Szanowni Państwo, mieszkańcy Wołomina, jest mi bardzo miło, że mogę pokazać moją wystawę o niepodległość w Powiatowej Bibliotece Publicznej imienia Heleny i Stefana Nasweterów w Wołominie. Jest to wystawa na stulecie, przygotowana w stulecie odzyskania niepodległości, czyli pokazywałem ją dokładnie od 11 listopada 2018 roku w Warszawie, w Muzeum Niepodległości, a dokładnie w filii tegoż muzeum, czyli filii Pawiak, Muzeum Pawiak. Tej wystawy, opierającej się na oryginalnej kolekcji pocztówek historycznych, patriotycznych, ukazujących nasze dążenia Polaków do niepodległości, stworzyłem ją dzięki współpracy z panem doktorem Pawłem Bezakiem z Muzeum Niepodległości, pracownikiem wspomnianego Muzeum Pawiak. Zresztą też chcę od razu wspomnieć, że pokazując na 11 planszach temat o niepodległość, ponad 200 pocztówek oryginalnych, 14 pocztówek Muzeum Niepodległości mi użyczyło, wzbogacając niektóre tematy na planszach, które Państwu będę chciał zaprezentować, wprowadzić w temat, zachęcić do oglądania. No, będzie mi ogromnie miło, że będę mógł z Państwem przypomnieć sobie te piękne, ważne dzieje z życia Polaków, z życia naszego narodu. W tym roku obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości, a ja pokusiłem się, żeby w moim zbiorze pokazać, jak to się działo, jak autorzy, malarze najczęściej uwieczniali te ważne wydarzenia, te tęsknoty do niepodległości już od wielkich powstań, czyli powstania listopadowego, powstania styczniowego, bo to nie tylko rok 1918, przez 123 lata, jak dochodziliśmy do odzyskania niepodległości, działo się wiele wydarzeń, wspomniane powstania. Stąd można na pierwszej planszy zobaczyć właśnie obrazy Artura Grottgera na bagnety, obraz Obrona Dworu Powstańców z 1863 roku, czy również epizod bitwy pod Małogoszczą z 1963 roku. Tutaj na tej planszy pokazuję też i te wydarzenia, które miały i później w obrazach Kossaka pokazane wydarzenia przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. Pokazuje też obraz Kotowskiego, Kozacy. Także chcę powiedzieć, że do tej niepodległości to Polacy już bardzo, bardzo dawno marzyli, podejmowali czyny zbrojne. Często też kończyły się ich czyny syłką na Sybir, tak jak tu pokazuję angielską też pocztówkę brytyjską z lat międzywojennych, Syberia, kamieniołomy. Także tutaj możecie Państwo spojrzeć na obraz Jacka Malczewskiego, Sybirak. Bardzo
myślę, jeszcze nieznane ujęcie, portret Sybiraka. Najczęściej znamy pokazywaną tu Wigilię Zesłańców na Syberii Jacka Malczewskiego. Ale też można zobaczyć i obrazy Mokwy i nawet też, no, wspomnę, obraz Polonia według Matejki. Na tej planszy Państwo widzicie, no, te tęsknoty niepodległościowe, które budziły się dzięki czytaniu wspaniałych powieści Henryka Sienkiewicza, chociażby, prawda, jego trylogia. Tutaj Państwo zobaczycie sceny Ogniem i Mieczem według Adama Piotrowskiego obraz, czy też Konstytucję 3 maja 1791 roku, obraz mało znany Jana Styki. Ale też tutaj pokazuje pocztówki, które mówią o pewnych legendach, śpiących rycerzach. Nie znamy autora tych właśnie tych kart pocztówkowych, ale są one na pewno z okresu I wojny światowej. Możecie Państwo też zwrócić uwagę na kartę pocztową wydaną na pamiątkę ustanowienia Konstytucji 3 maja. Modlitwa codzienna. Ta pocztówka jest przed 1918 roku. Na tej planszy pokazuję pocztówki związane z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół. Był to ruch też skautów, stąd Państwo zobaczycie obraz Teodora Axentowicza. Nie wiemy, czy on się zachował, czy tylko właśnie na tej stuletniej pocztówce skaut Axentowicza. Na tej pocztówce Państwo zobaczycie również obrazy, chociażby jak Adama Setkowicza, Pieśń Strzelców. Proszę zwrócić uwagę na te różne symbole, jakie widzimy na tych pocztówkach, jak sztandary, jak chorągwie, jak biały orzeł właśnie budzący się do wolności. Na tej planszy również zobaczycie też wspaniałe pocztówki Pełowiaków, którzy przyczynili się i zaczęli już w sierpniu 1914 roku tworzyć legiony polskie z inicjatywy komendanta Józefa Piłsudskiego. Na tej planszy pokazuję karty pocztowe, które w 1988 roku, na 70. rocznicę odzyskania niepodległości, wydała Krajowa Agencja Wydawnicza. Tutaj Państwo widzicie wspaniałych twórców niepodległości Polski. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Stanisława Wojciechowskiego, Gabriela Narutowicza, ale też tu, jak Państwo zauważycie, pojawia się Julian Marchlewski. Do naszych wspaniałych twórców, których pokazuję tu na planszy, to od razu wspomnę, no, wielka postać Józef Haller. Proszę zwrócić uwagę na obraz Jankowskiego, czy tę pocztówkę z 1920 roku Józefa Hallera. Ale też pokazuje prezydenta Ignacego Mościckiego, marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. No i uzupełniłem tę planszę o wielką postać też Tadeusza Rozwadowskiego. Pokazuję na tej planszy zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku. Bardzo znany obraz Wojciecha Kossaka.
Chcę też tutaj wspomnieć, że również mamy wielkie postaci ze strony Kościoła, które się przyczyniły do tych dążeń niepodległościowych. Pokazuję tutaj biskupa Adama Sapiehę. Pokazuję też arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Edmunda Dalbora. Tę planszę poświęciłem ze wspomnianym Pawłem Bezakiem, pracownikiem Muzeum Niepodległości, postaci Józefa Piłsudskiego, komendanta pierwszej brygady Legionów Polskich, naczelnika państwa, a później i pierwszego marszałka Polski. Znamy tę postać z różnych publikacji, z różnych obrazów. Myślę, że tutaj postać Józefa Piłsudskiego na tych pocztówkach, które zdobyłem, na pewno wzbogaci Państwa wiedzę, jak 100 lat temu postać marszałka Piłsudskiego widzieli tacy malarze jak Krzyżanowski, jak Dylewski, jak Tadeusz Korpala, prawda, jak Kamiński, Adam Setkowicz. Również też pokazuję tutaj dwie karty pocztowe ze znaczkami wydanymi po śmierci marszałka wraz z datownikiem Komitetu Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego. Na tej planszy pokazuję działania już zbrojne. Działania zbrojne, które na ziemiach polskich doprowadziły do odzyskania niepodległości. Więc pokazuję i strzelców pod Miechowem 7 sierpnia 1914 roku, ale też wymarsz pierwszej kompanii kadrowej z Oleandrów z Krakowa, obraz Jerzego Kosaka. Może mniej znany, ale na pocztówce uwieczniony i stąd przedłużony byt obraz tych wydarzeń. Tu Państwo zobaczycie też i wnuka spod Grochowa i Stoczka, obraz Wojciecha Kossaka, ale też i pocztówki z motywem legionowym Adama Setkowicza, ale też i marsz nocny spod Krzywopłotów. No i fragment bitwy pod Rafałową, która to bitwa rozegrała się w 1915 roku. Również Państwo zobaczycie pochód legionistów. Obraz Wincentego Wodzinowskiego, którego ojciec był legionistą, a on też był wielkim zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, stąd ten temat podjął w swoim malarstwie. Na tej planszy pragnę pokazać sylwetki żołnierzy Armii Błękitnej. Błękitnej od nazwiska jej współtwórcy i dowódcy, zwanej też armią generała Hallera, formowanej we Francji i w Stanach Zjednoczonych przez Komitet Narodowy Polski. To są oryginalne kartki brytyjskie. Ale też Państwo tu zobaczycie różne sceny z życia legionistów, polskich ułanów, jak niekiedy wracali z potyczek poszkodowani, jako nawet inwalidzi, jak tutaj na obrazie Stanisława Tondora
Tondosa, przepraszam, i Wojciecha Kossaka. Wskrzesiliśmy świetną przeszłość. Również pocztówka zbliżone postaci z tego obrazu Przyjaciele. Ale też Państwo zobaczycie no i portret małego komendanta, obraz Stanisława Górskiego. Stuletnia pocztówka, czy za przykładem bohaterów. Bardzo piękna pocztówka, gdzie w tle widać anioł niesie ten sztandar z polskim białym orłem. Na tej planszy pokazuje no, też losy Polaków w latach I wojny światowej. Tutaj Muzeum Niepodległości w Warszawie pomogło mi tymi czterema kartkami, jak Polacy no, żyli, jak przeżyli czas I wojny światowej. Pokazuje też zniszczenia Kalisza podczas I wojny światowej. Każda wojna niosła i niesie wielkie straty, nie tylko w ludziach, ale także no, w naszych domostwach, w naszych obiektach różnych historycznych, które też padały ofiarą wydarzeń. Tak było podczas I wojny światowej, ale też chcę tu Państwu na tej planszy pokazać no, pewne już i takie odniesienia religijne, takie no, tęsknoty pokazujące no, wiarę Polaków, chociażby na tej pocztówce z motywem poniesionej ofiary lat I wojny światowej. Na tej planszy pokazują różnorodne motywy religijne. Zobaczycie tu Państwo wiarę, nadzieję, miłość, którą nieznani artyści tak widzieli, a na pocztówkach ona została tak przedstawiona, utrwalona. Są tu też do obejrzenia i do zwrócenia przed Państwa uwagę chociażby te momenty wiary o niepodległość, składane modlitwy na przykładzie obrazu Skawińskiego czy Lindemana z 1908 roku. To jest bardzo stara też pocztówka, ale też bardzo wymowna jest ta modlitwa do Madonny na obrazie Piotra Stachiewicza. Tak nas powrócisz na ojczyzny łono. Czy modlitwa podczas bitwy, a raczej przed samą bitwą, reprodukcja obrazu Adama Piotrowskiego, modlitwa legionistów, czy to grono górali modlących się z legionistą, ale też proszę zwrócić uwagę na modlitwy. W tym czasie bardzo była znana modlitwa Boże coś polskie, zresztą do dzisiaj ją znamy. Tutaj jako ciekawostkę pokazuję obrazek pamiątkę pierwszej komunii świętej. Pochodzi ten obrazek z Kijowa z 1916 roku. 1916 roku i proszę zwrócić uwagę, że polski orzeł ma już i koronę. Liczne i barwne pocztówki były wydawane w dwóch dziesięcioleciach XX wieku. Zawierały rozmaite motywy patriotyczne,
przemycane przez i przed cenzurą zaborczą pod pozorem świętowania rozmaitych okazji. Chciałbym tu Państwu pokazać, jakie kartki wydawano 100 lat temu w okresie Wielkanocy i w okresie Bożego Narodzenia. Proszę przyjrzeć się, jakie akcenty patriotyczne tu autorzy, a i malarze jak Setkowicz, jak Franić pokazują te tęsknoty za niepodległością. Na tej planszy pokazuję karty pocztowe wydane już przez Pocztę Polską, upamiętniające różne rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę. One były drukowane z pokazaniem i Grabskiego, i z przypomnieniem postaci historycznych naszych królów. Również tu Państwo zobaczycie upamiętnienie na pocztówce 70. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ale też pokazuje takie najnowsze wydania z 2014 roku. To w Sulejówku wydano karty takie niepodległościowe z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Bardzo dziękuję widzom, którzy udali się w podróż po mojej wystawie pokazującą ten zbiór w temacie o niepodległość. Może w domu Państwa są takie też pamiątki, więc zachęcam do odszukania i pokazania swoim najbliższym, co z tych zasobów rodzinnych się jeszcze uchowało. A jeżeli bym mógł skorzystać z takich pamiątek, z takich pocztówek, to chętnie zgłoszę się do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie i Państwu osobiście podziękuję. Dziękuję za uwagę.